Komentarz poranka. W roli komentatora poranka pan profesor Henryk Domański. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Panie profesorze, dzisiaj na łamach Polski The Times pan profesor Andrzej Rychard, ja już zresztą ten fragmenty tego wywiadu cytowałam, twierdzi tak, że kandydat spoza polityki nie ma szans, kandydat na prezydenta. I jeszcze pan profesor Andrzej Rychard dodaje, że pan prezydent urzędujący Andrzej Duda potrafi bardzo dobrze prezentować się jako przyjaciel szarego człowieka, a bycie przyjacielem szarego człowieka to zwykle to, do czego uderza kandydat spoza polityki. Jak pan ocenia tą opinię pana profesora Andrzeja Rycharda? Ma rację czy nie ma? Ma. Myśl nie jest nowa. No bo wszystkie doświadczenia, wszystkie kampanie wyborcze w Polsce, ale i za granicą, no w Stanach Zjednoczonych, Donald Trump był człowiekiem z zewnątrz, ale był reprezentantem Partii Republikańskiej. W związku z tym ktoś spoza polityki, zupełnie polityki, nie ma szans o tyle, że nie ma sztabu wyborczego. A Paweł Kukiz i ostatnie wybory prezydenckie był spoza polityki? No spoza polityki. No, ale stworzył swój własny ruch, nawet nie partię, nie miał sztabu. No ale nie wygrał. Ale zdobył dobry wynik i później stworzył ruch, zebrał podpisy i dostał i wprowadził posłów, nawet całkiem pokaźną ich grupę do Sejmu. Można odnieść sukces. Andrzej Olechowski jest drugim takim przykładem, jeszcze lepszym nawet. Miał bardzo duże szanse. Dzięki temu między innymi powstała Platforma Obywatelska. Tak, ale no wygrać to jest o wiele trudniej, zwłaszcza jeżeli ma się naprzeciwko siebie kogoś, kto reprezentuje taką siłę polityczną. W przypadku Andrzeja Dudy, bo o tym tutaj przecież mówimy, która dominuje i ludzie wszyscy o tym wiedzą, poza tym sprawuje, ma już za sobą jedną kadencję i wtedy oczywiście szanse wyboru, drugiego wyboru rosną. W związku z czym akurat w przypadku tych wyborów prezydenckich ktoś z zewnątrz jest trudny do wyobrażenia. Zresztą jakie miałby argumenty? Na pewno musiałby się odwoływać do jakichś takich argumentów, że chce reprezentować ogół Polaków, ale to każdy kandydat na prezydenta to powtarza. Tak jak każdy mówi, że chce być prezydentem wszystkich Polaków i nie będzie tam, aczkolwiek już o partiach to się nie mówi w takich wystąpieniach, bo z kolei wiadomo, że w naszym systemie politycznym prezydent jest wybrany z wyniku popierania go przez jakąś partię polityczną i później w jakimś stopniu na pewno reprezentuje interesy tej partii, więc wszystkie zarzuty wysuwane wobec kolejnych prezydentów, że nie są prezydentami wszystkich Polaków, są trochę chybione. Ale jeszcze no, to wyjściowe pytanie pani, no odpowiedź jest tak, no, ma niezwykle nikłe szanse. Musiałoby nastąpić jakieś nieszczęście w Polsce. A może po prostu musiałby uzyskać poparcie partii politycznej, no jakiejś nie, ważnej. Wtedy już nie byłby człowiekiem z zewnątrz i spoza polityki, tylko byłby człowiekiem z polityki. W związku z tym tutaj ta zależność, jaka się kształtuje. Ale tak świeżo z polityki. No dobrze, ale to w takim razie zapytam. Czy pana zdaniem taki scenariusz, że startuje ktoś spoza polityki, na dziś spoza polityki i dostaje poparcie dużej siły politycznej, myślę teraz o Koalicji Obywatelskiej, jest w ogóle możliwy, czy to są mrzonki? Jest możliwe, tylko musiałby się znaleźć dobry kandydat. Oczywiście, że jest możliwe. Andrzej Duda co prawda nie był spoza polityki, był w polityce. W ogóle nawet nie był spoza polityki. Ale był człowiekiem nieznanym. Więc tutaj chodzi nie tyle, żeby być spoza polityki, tylko żeby reprezentować, wnieść coś nowego, jakiś ożywczy wiatr, jakieś obietnice takie, które odstają od pewnej normy, która nie jest akceptowana przez bardzo wielu Polaków. Te wszystkie krytyki wysuwane pod adresem polityków czy systemu politycznego, że są znudzeni polityką ludzie, czy chcieliby czegoś innego, albo powrotu do prawdziwej demokracji. Więc ktoś taki, jeżeli by coś takiego zaoferował, to czemu nie? No tylko, że wszedłby do polityki, ale jest to możliwe. Jeżeli takiego kandydata Platformie udałoby się wyłonić... A myśli pan, że w ogóle takiego kandydata ktoś w Platformie Obywatelskiej szuka? No bo wszystkie wypowiedzi znaczących polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej dzisiaj, chociaż pana europosła Andrzeja Halickiego, są w zasadzie jednoznaczne. Tak. No, Małgorzata Kidawa-Błońska to tak naprawdę już wybrana kandydatka, a tylko za jakiś czas Platforma chce powiedzieć tak, wybieramy Małgorzatę Kidawę-Błońską, jesteśmy pewni, bo przeprowadziliśmy prawybory, nie wiem, cokolwiek tam innego. No, chociaż pan Borys Budka mówi, że w ogóle należy sobie darować te prawybory, bo już wybory parlamentarne były prawyborami, stąd właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska. Jako badacz struktury społecznej stratyfikacji powiedziałbym, że polityka wewnętrzna Platformy Obywatelskiej opiera się na reprodukcji politycznej, to znaczy samoodtwarzaniu.
I tutaj wynika to trochę z elitarności Platformy Obywatelskiej, co jest pewnym paradoksem, bo nie po to ta partia powstała, miała być ruchem w końcu, że jednak zależy przywódcom Platformy Obywatelskiej na pozostaniu na stanowiskach, no, i podtrzymywaniu tych stanowisk. W związku z tym przecież pani Kidawa-Błońska jest chyba również w świadomości ogółu Polaków traktowana jako reprezentant tego obozu z lat 2007-2015. I tutaj nic się nie zrobi. Ten czasami powtarzający się argument, że ona jest taka koncyliacyjna i pojednawcza i chce, żebyśmy się wszyscy no to kochali. Nawet główny przekaz, który towarzyszył jej kampanii, tak. Pojawieniu się jej jako tej twarzy w kampanii. Czemu nie reprezentowała takiego poglądu, powstaje pytanie, w ciągu tych 8 lat władzy Platformy. To samo, jeżeli chodzi o... A to myśli pan, że z tym przekazem jest po prostu niewiarygodna? To zależy od tego, jakie się ma poglądy polityczne. Ludzie, którzy mają umiarkowany stosunek do Platformy, czy są wręcz przeciwnikami, nie wierzą w to. Ale poza tym, jeżeli się czegoś oczekuje od Platformy, od tych wyborów prezydenckich, czegoś nowego, to nazwisko Kidawa-Błońska absolutnie się z czymś nowym nie kojarzy. Podobnie jak Borys Budka, czy pan Arłukowicz, który jest też wśród tych nazwisk wymieniany. Profesor Tomasz Grodzki też podobno. Co prawda nie ma takich oficjalnych wypowiedzi, ale są przecieki tak zwane medialne, wedle których pan Tomasz Grodzki chciałby startować w wyborach. Myślę, że gdyby w tej chwili się odbył, byśmy przeprowadzili sondaż, dostałby około 18, tak mniej więcej, punktów procentowych poparcia na fali tego pewnej popularności, można by powiedzieć, no i sukcesu i kilku wystąpień, które miał takiego wrażenia bardzo 18 dobrego. 18% poparcia to nie jest mocny kandydat. No tak na wstępie to jest dosyć dobre, dosyć wysokie poparcie. Mieliśmy większe poparcia dla dziennikarzy swego czasu w latach 90., którzy byli wręcz desygnowani na stanowiska prezydenta czy małżonków prezydentów. W związku z tym, ale one tego typu wyniki są tylko pewną odzwierciedleniem pewnych mechanizmów. Natomiast jeżeli chodzi o te szanse obecnie, no to one byłyby dosyć wysokie. Aczkolwiek znowu tutaj w trakcie kampanii wyborczej wyłoniłoby się pewnie wiele problemów z tą kandydaturą. Czy on ma doświadczenie takie? Tego się jednak od polityków oczekuje. Czy ma doświadczenie i znowu czy ma wsparcie, rzeczywiste wsparcie Platformy Obywatelskiej, co do której wiara w to, że ona rzeczywiście chce, żeby ktoś wygrał wybory, obojętnie kto, a nie ten, który już reprezentuje władzę w Platformie, nie pani Kidawa-Błońska, to ta wiara jest nadwątlona, ja sądzę. Bardzo dziękuję. Pan profesor Henryk Domański dzisiaj w roli komentatora poranka. Dziękuję. Był to komentarz poranka.